Powiedz kiedy. Już nagrywam. Już? Hejka kochani, hejka kochani, jestem w Czechach, jestem pod Perfect Clinic, gdzie będę miała tu operację i nagrałam wam całego vloga z podróży, z samolotu, tego co robimy tutaj, także stay tuned i oglądajcie. Hejka, jest dzisiaj 13 sierpnia. Ja o 11.40 mam pociąg. Miałam wstać o 9, ale obudziłam się jakoś wcześniej. Nie mogę spać, w sensie nie chcę mi się spać już. I to uda się ogarniać. Jestem spakowana już chyba. I będę jechała nad mamą na dworzec i potem do Warszawy, Warszawa Zachodnia i lecimy na lotnisko Chopina. Tak powiem ci, ładnie wyglądam. Ja mam pytanie do ciebie. Kto pytał? Powiem moją historię. Ja zawsze na lotnisko idę, to zawsze mnie po pierwszym tym smerają od narkotyków. Nie wiem dlaczego, nie wyglądam podejrzanie, nie mam niebieskich włosów już. Także nie wiem, o co im chodzi, ale znowu to robili i przeżyłam stres życia. Dziękuję. Cześć kochani, pijemy kawę na lotnisku. Hopina. Na Hopinie. I teraz nie smakuje kawa. No nie ma Starbucksa, więc nie możemy... Renegade. Mamy zaraz lot, w sensie nie wiem, co jest godzina, ale chyba już po 16. No, zobaczymy jak to będzie, no. Zobaczymy. Ja tam. Masz takie przekazy. No. Także tyle z update'u mojego. Widzimy się potem. Cześć. Pan mówił, jest... że wór nie będzie nas odbierał. Cieszy mnie to. Dla wszystkich, którzy podobają się nie latają samolotem, nie polecam serdecznie. I jest to tak strasznie, jak wszyscy mówią. Co się obawiasz dużo razy. I jest okropnie. Tylko Wiktorii zdanie. Okej, okay, cześć. Ręczę, cześć. Pani musi mieć notebooki, a wieci elektronicka zařízení. A jak ci się podobała podróż? Opowiedz nam o tym. No, lekkie turbulencje. A, 10? No, lekkie turbulencje, ale się już sprawdzę. Mamy 20 minut przed czasem, ludzie. 20 minut. Uważam to za lekki sukces. Cześć, kochani. Mamy takie łóżka dwa. Ale też mamy dobrą wiadomość. Mamy okno. Armii! 0%! Mamy okna. Okej, ja się umyłam już. I jaka proszę się myć. No i byliśmy na drgnieczkach, jakimś siedzeniu jeszcze na pracy, bardzo ładnie mamy na Pragę. No i zobaczymy co jutro będzie. Jutro mamy dzień też wolny i w poniedziałek operacja. Także czekamy, zobaczymy co tam jutro dzień przyniesie, co będziemy robić. Widzisz Miranda? Tak, to jest moja ulubiona. Tak? No. Fajnie. Ja właśnie kupiłam buty. Tak,
kochani, jest 20, już nie powinnam nic jeść. Kupiłam sobie bubble tea. Przeminaj. Kupiłam bubble tea w smaku wzięta, który jak cringe'uje. I wszyscy na nas mówią, że jesteśmy z Rosji. Byliśmy w stepie. Byliśmy w stepie, gdzie kupuje Kanye West Jordany. I pan do nas pyta się, czy my z Rosji jesteśmy. No mówię, że nie. I teraz kupowałam bubble tea. I pani do nas mówi priviet. Ja nie wiem, w sensie jeszcze nigdy nam w obcym kraju nikt nie powiedział, że z Rosji, raczej nie wiem. Nie, nie, nigdy nie wpadali w Europie na ten pomysł, że z Rosji jesteśmy, ale no. Hallo. Moje bubble tea bardzo smaczne. Jak baloklepie, znów napufałem się i dziewczyn nokał, balet łokam, serce balet. Trochę przyniesiałam do góry i z przodu nawet o tym nie wspominałam, bo zapomniałam w tańce. I miała tutaj mniejszy tutaj i tutaj. I będę miała metodę zamkniętą. Więc się cieszę, pozwalam się otwartej, bo bliznę i szwy, także... Wyraźnie. Kurde, no ciężko mi z tym jest, powiem ci. Z czym? Z ładnym nosem? O, dzięki. To, szczęśliwa jesteś? Ja już widzę nawet tutaj, powiem ci, wiesz? No, jest krótki, że... ale krótki jest chuj, no, nie? Krótki jest chuj. To niedobrze. I teraz się idzie na tą salę operacyjną, no i się siada na krzesełku, dopiero takim, na krzesełku się siada. I czeka się. No i zaprosili mnie, pani mi te klipsy podłączyła. No. I pan anestezjolog do mnie to łzi. I ja normalnie nie mogłam oddychać, takie to jakieś takie ciężkie były w ogóle. I ja mówię, że kurde, nic mi nie wierzę, nic mi nie wierzę. I nagle... A przed tym, tej koleżance obok, Setan wypadł gardłem i musieli jej wyjąć. I ja byłam w panice, że mi też tak się stanie. I przyjechałam stamtąd i gardło mi tak ta strona bolała gardła, strasznie mi bolała ta strona gardła. I ja tej pani pielęgniarki, sorry, tutaj, this side, tam coś tam mówiłam, no nie wiem, mówiłam, że boli, coś w stylu, czy tam, że mówiłam, chyba, że to jest seto. I ona patrzy mi, latarka, telefon wypaliła i do gardła mi, ja mówię, no, okej. Mi się tony nie boli mnie nic, ja się tony bolały mnie trochę. Było to nieprzyjemne, leciało mi bardzo dużo krwi, ale to jeszcze nie tak dużo jak innym dziewczynom. Także chyba jest okej. Żyję, ale był straszny lot, bardzo niemiły. Jak się czujesz, Miranda? Chce mi się spać. Chcecie się spać? No. Tyle w temacie. Czemu masz bluzę na tym? Bo nie mogę na słońce wychodzić. Na słońce nie możesz wychodzić. Mega kochani, to koniec mojej podróży. W Warszawie wylądowaliśmy, lot nie był wcale przyjemny. Ale o reszcie opowiem, jak to wszystko wyglądało na innym odcinku. Dzięki, że byliście, pa!